prawdziwa arystokracja na tym świecie to tylko ogrodnicy, kopacze i grabarze. Ich zawód ciągnie się aż pod Adama. To Adam był dobrze urodzony? Raczej dobrze ulepiony. No właśnie. Nie miał przodków, herbu ani ziemi. A ty co, poganin? Pisma Świętego nie rozumiesz? Pismo powiada. Adam uprawiał ziemię. Uprawiał, czyli kopał. A skoro kopał ziemię, to ją miał. Bo gdyby nie miał, to co by kopał? Piłkę! Zadam ci jeszcze jedno pytanie. Jak odpowiesz nie do rzeczy, to możesz się uważać. No dalej, was! Kto buduje solidniej niż murarz, cieśla albo majster stoczni? Budowniczy szubienic. Bo jego budowla przetrzyma i 1000 lokatorów. Nie powiem. Masz poczucie humoru. Szubienica to dobre. A dlaczego dobre? Bo dobrze robię, tym to źle robią. Ale ty źle robisz, kiedy powiadasz, że szubienica solidniej zbudowana niż kościół. Wniosek, czyli logiczna konkluzja. 27 marca obchodzimy 57 Światowy, czyli Międzynarodowy Dzień Teatru. Jakie przesłanie niesie ze sobą ten dzień? W tym roku pojawiły się u nas dwa orędzia polskie przez Majklę Czeską i napisane przez Europejczyka McBurneya, aktora, dramatopisarza, twórcę też teatru brytyjskiego. Mówiące o sytuacji, która obecnie się dzieje, o tych zawirowaniach społecznych, o tym braku takiej empatii między ludźmi, o tym, że nie do końca wszystko zauważamy, że staramy się odwracać. A równocześnie tym czynnikiem, który może zespolić te wszystkie sytuacje zawirowania społeczne, jest to miejsce, teatr. Nawet używane przez określenie jako taki azyl, w którym społeczność się jednoczy, że ta relacja między aktorem a widzem to jest ta wspólnota, którą nie powinniśmy zgubić i że ta wspólnota pomoże nam na przezwyciężenie pewnych zawirowań, pewnych problemów. Jest to troszeczkę na pewno takie jakimś przeniesieniem i zarazem i przesłaniem, ale coś w tym jest, że właśnie się przychodząc do teatru, jednoczymy się, tworzymy taką wspólnotę, taką formę cudownego porozumienia między aktorem a widzem, między dawcą a biorcą. Tylko to jest znowu, gdzie jest ta granica między dawcą a biorcą? Czy to nie jest odwrotnie? Czy to też aktor nie jest zainspirowany tą wrażliwością widza, który siedzi, czeka i są te relacje? To właśnie te niepisane relacje między to zjawisko między aktorem a widzem jest wielkie i wspaniałe. I w tym pięknym naszym rocznym dniu takim refleksji, właśnie zastanowienia się nad tym, po co jest teatr, do kogo jest teatr kierowany, dlaczego teatr funkcjonuje. Te pytania sobie zadajemy każdorazowo 27 marca. Dzisiaj obchodzimy święto teatru, nasze święto. Święto wspólnoty, do której należymy i którą współtworzymy. Twórcy i widzowie odgrywają w nim najważniejsze role. I to jest naszą siłą, wielką społeczną siłą polskiego teatru. Dlatego mówię nam, oburzajmy się. Oburzajmy się, jak pisał przed śmiercią Stefan Hessel, na niesprawiedliwość, bo gniew na nią musi być niewzruszony. Życzę nam, byśmy mieli odwagę protestować przeciwko pogardzie i utracie pamięci, przeciwko fałszowi i obłudzie, przeciwko hipokryzji i świętemu spokojowi, byśmy mieli odwagę naruszania tabu, byśmy rozbijali stereotypy i obnażali intelektualne lenistwo, byśmy umieli podważać własne przyzwyczajenia i byśmy nigdy nie stawiali pomników sami sobie. Niech teatr będzie dla nas przestrzenią spotkania, zaufania, wolnego myślenia
i wolności słowa. Niech teatr zawsze stoi po stronie tych, którym odebrano głos, których zdradzono, którym odmawia się współczucia, których wyklucza się ze wspólnoty. Niech teatr zawsze stoi po stronie empatii. Nie pozostawajmy w letargu, nie przestawajmy myśleć krytycznie. Nie udawajmy, że nie widzimy, nie czujemy i nie słyszymy. Miejmy odwagę podejmowania ryzyka. Teatr nie rodzi się z komfortu, ale z dyskomfortu. Nie bądźmy apatyczni ani pyszni i nie przestawajmy pytać samych siebie, co jest dzisiaj prawdziwie radykalne, kiedy radykalność staje się towarem, kiedy bunt jest wystawiany na sprzedaż. Nie handlujmy, nie negocjujmy, nie targujmy się. Nie szukajmy kompromisów w sprawach fundamentalnych wartości. Niech nasz teatr będzie kolebką nowych myśli i idei. Bądźmy wolni i odważni. Tego nam życzę. Maja Kleczewska. Teatr to nie tylko rozrywka. Teatr zmusza do myślenia, prowokuje i często wręcz stwarza konflikty. To nie jest tak, że ten teatr jest taki, że człowiek przychodzi i odpoczywa. Co pan coś mówi? Teatr nie jest schematem. Nie jest tak, właśnie jak pan pięknie to zaznaczył, że przychodzimy, jedni się śmieją, inni wychodzą zadając sobie pytanie z jakąś refleksją, inni wychodzą zbuntowani, a wręcz nieraz urażeni, że oto zostały naruszone ich godności, oto została ich prywatność gdzieś nadszarpnięta. Teatr ma zadanie prowokować, ma zadanie być tym barometrem społecznym. Na pewno jest jakaś granica tych działań w teatrze, ale nie może być bierny, nie może być tylko obserwatorem. Musi również być inicjatorem, inspiratorem i również tak być na te chwile radosne, jak i na te chwile, gdzie następuje nostalgia i refleksja. Teatru. Co się wydarza? Co się wydarzy? Jakie plany? Ja się bardzo cieszę, bo na widowni są nasi pracownicy, byli pracownicy, wszyscy, którzy są na emeryturze, którzy pracowali, którzy pracują gdzie indziej, a dzisiaj się pojawili, bo jednak tak mi się wydaje, tak jak z aktorstwem, tak i z pracownikami teatru jest, że gdzieś jak się raz człowiek zaczyna pracować, współpracować w teatrze, to gdzieś to zostaje z tyłu głowy, że się było w tym teatrze i się jest i będzie się w teatrze. Więc cieszę się, że przyszli nasi przyjaciele. Będziemy po spektaklu chcemy się spotkać, żeby porozmawiać. Właśnie rozmawiać poprzez taką luźne spotkania o problematyce i społecznej, i problematyce teatralnej, bo wszystkie czynniki zewnętrzne, społeczne, polityczne, różne czynniki, które dają zawirowania w tym naszym globalnym świecie, rzutują na dramaturgię, rzutują na ukierunkowanie tego dramatu, rzutują na to, że młodzi dramaturdzy poruszają problemy w swoich utworach, które zostają przenoszone na deski sceniczne. A propos teatru, teatr zazwyczaj kojarzy nam się z aktorem, to są ci ludzie, którzy stoją na pierwszej linii frontu, oni się kontaktują z widzem, ale to nie tylko aktorzy, za każdym spektaklem stoi cały zespół ludzi. Może opowie pan trochę o tym, co się dzieje za kulisami. Ja właśnie kiedyś w rozmowach z aktorami, a wcześniej jeszcze mistrzowie, jakim byli profesor Zapasiewicz, profesor Łomnicki, mówili zawsze,
aktor wychodzi na scenę i jest i go podziwiają przez okres godziny, dwóch godzin. Ale żeby go podziwiano, to pracuje sztab ludzi, którzy przygotowują to dwugodzinne przedstawienie, spektakl przez 8 godzin, całą noc, żeby ustawić światła, oświetleniowcy, żeby akustyk ustawił poziomy, żeby brzmiało, żeby garderobiona wypracowała kostiumy, żeby rekwizyty zostały ułożone, żeby inspicjent, który jest, teraz się łączy, inspicjent sufler, jedną funkcję, żeby wiedział, jak organizacyjnie wprowadzać aktorów na scenę, ale również pilnował tekstu, bo aktor jest tylko takim normalnym, ludzkim organizmem, który też zapomina, więc trzeba do tego. No i dział administracyjny, którego nigdy nie postrzegamy, ale niech się jeden dzień opóźni pensja, to wszyscy mamy pretensje do kogo? Do księgowości. To jest ważny czynnik. To jest ważny czynnik administracja gospodarcza, gdzie ten wizerunek teatru jest potrzebny, że panie sprzątające na czas ten clear wizualny tego naszego foyer, sceny pilnują. To ludzie, którzy pracują, ten teatr tak naprawdę funkcjonuje 24 na dobę. Ja zawsze mówię, to jest taka stacja paliw. To jest to, że my musimy to robić. Jest przecież dział, który robi scenografię. To są montażyści, którzy wieszają scenografię, których nie widać na sztankietach. A od nich zależy rytm, dynamika tego spektaklu. Jeżeli się spóźnią, to już aktor nie ma co robić wtedy. To jest cały mechanizm. I teraz te pomysły, czy kierownika technicznego, jak ma być skonstruowana scenografia, bo przyjeżdża do scenografii i mówi, proszę bardzo, takie plany mam. Ale one nie są realne, trzeba je zweryfikować. To weryfikują i stolarze, i pracownie krawieckie, które szyją kostiumy, i plastycy, którzy robią butaforę, czy różne rzeczy, które imitują na przykład cegłę, bo mieliśmy takie zdarzenie, że pani scenograf chciała, żeby powstał normalny mur. Nie miała świadomości, że wybudowanie normalnego muru z cegieł, chociaż nawet przepołowione miało być, to jest troszeczkę kilogramów, to jest pozwolenie już wtedy budowlane, bo to jest bezpieczeństwo, które potrzebne, przecież od tego jest inspektor BHP, inspektor PPOŚ. To wszystko, my jesteśmy jedną potężną instytucją, która zapewnia właśnie ten komfort odbioru spektaklu widzowi, kiedy przychodzi do nas do teatru i ogląda spektakl. A za tym są właśnie te wszystkie chwile, które musimy my realizować, musimy planować, żeby to funkcjonowało normalnie. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście dla nas tutaj, że możemy być w teatrze, w tej świątyni sztuki i życzymy wam wszystkiego najlepszego i samych sukcesów i więcej publiczności. Dobrze, dzięki serdecznie za posiedzenie waszym, to właśnie widzom gorzowskim chciałem podziękować, bo powtarzam ten slogan od lat. Gdyby nie wy, nie widz, teatr nie miałby sensu. Widz jest dla teatru, teatr jest dla widza. I ta chemia, która jest między aktorem a publicznością, niech wiecznie trwa.